Pszenica się wzrosła, jak na Bogu sosna, a tak mu się zgina, jak na wodzie trzcina. Tegoroczna 17. scena alternatywna MDSM była wyjątkowa nie tylko dlatego, że pandemia koronawirusa jej nie przekreśliła. W piątek 11 września mogliśmy uczestniczyć w pierwszym wydarzeniu MDSM, odkąd COVID-19 dał się wszystkim we znaki. Tradycyjnie widzowie zobaczyli trzy formy artyzmu. Pierwszą w ramach przystanku teatr było wystąpienie teatru Porywacze Ciał ze spektaklem Zrobię co zechcę. Myślę, że uwiedli naszych gości dowcipnym, ale też przewrotnym przedstawieniem, wysoki kunszt aktorski. Tematy poruszone w spektaklu są znane większości osób, jednak tu zostały pokazane momentami odważnie i z nutką ironii. W protagonistów wcielili się Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk. Można się domyślać, że akcja przedstawienia odbywa się w jednej z licznych górskich miejscowości turystycznych. Bohaterowie, czekając na zagranicznych turystów, komentują polską rzeczywistość. Pomysł na teksty autor czerpie z naszych przeżyć, z obserwacji na trasach, jak jeździmy po Polsce, ale też z takiego zaciekawienia językiem polskim, jak można go wyginać, przełamywać. Większość spektaklu jest napisana, natomiast oczywiście bardzo dużo improwizujemy, też zależy od tego, w jakiej przestrzeni gramy, jaka jest publiczność, jak nam to poleci. Dzisiaj poleciało w taki, a nie inny sposób i było bardzo fajnie. Myśmy tutaj byli dawno temu, chyba graliśmy inny spektakl partytury rzeczywistości, znaczy na pewno inny, i nam się bardzo fajnie grało. To jest super miejsce, tu są tak mili, cudowni ludzie, jest taka atmosfera, że chętnie byśmy zostali dłużej i częściej przyjeżdżali. Oświęcimska publiczność odwzajemniła tę sympatię. Po prostu jestem zachwycona. Bez skrępowania wymowa, no aktorzy wspaniali. Bardzo różnie podejście do tego, no nie, bez jakichś tam uważania na to, co dzisiaj można powiedzieć, czego nie można powiedzieć. Gra aktorów bardzo mi się podobała. Nie ulega wątpliwości, że tegoroczny przystanek teatr utrzymał wysoki poziom, szczególnie, że spektakl Zrobię co zechcę jest grany na dyskach teatrów całego kraju i zbiera bardzo pozytywne recenzje. Gościem antysalonu poezji była Małgorzata Lebda, polska poetka, fotograficzka, doktor nauk humanistycznych, laureatka Nagrody Literackiej Gdynia. W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży przeczytała fragmenty swoich książek oraz nakreśliła okoliczności powstania wierszy jej autorstwa. Trochę nie potrafię wyjść z tego mojego domu rodzinnego, z tej mojej wsi. I to jest takie miejsce, które właściwie inspiruje mnie od pierwszej książki i teraz też piszę prozę i okazuje się, że cały czas ten wątek powracania, czy też powracania pamięcią do tego miejsca jest jednym z najważniejszych. Przez 2 lata obserwowałam, czy uczestniczyłam w byciu przy chorej osobie, jednej z najważniejszych, jaką się ma w życiu. I właśnie efektem tego jest książka Granica lasu. Jechałam tutaj z takim bijącym sercem i trochę wiedziałam, co dobrego mnie tutaj czeka. No i oczywiście to samo miasto jest miastem symbolem. Trudno tutaj nie myśleć o pewnych rzeczach. I przez to jest to dla mnie też bardzo emocjonujące, że mogę w takim miejscu, gdzie to miejsce było takim miejscem utraty, mówić też o takich doświadczeniach utraty bardzo osobistej, bo wydaje mi się, że to jest ważne, żebyśmy przywracali głos tym, których po prostu już nie ma. Za drzwiami słychać ciężkie kroki ojca, który układa na stole świeże mięso świni. Rankiem rozpala ogień w palenisku wędzarni. Chłopi będą odwiedzać nasz dom z flaszkami samogonów. Będą po nich przychodzić postawne baby w długich fartuchach i dzieci o szklanych oczach. W twórczości Małgorzaty Lebdy ważne miejsce zajmuje postać jej zmarłego ojca i matki. Poetka nie ukrywa, że sporo uwagi w jej książkach poświęciła również siostrze.
Jestem pod wielkim wrażeniem tej twórczości, ponieważ to mnie też troszkę przypomniało moje dzieciństwo, bo jestem też napływowy tutaj do Oświęcimia. Właściwie przyszłam posłuchać muzyki, a nieoczekiwanie dostałam taki piękny podarunek pięknej poezji. Podziwiam panią za otwartość i odwagę opowiadania o swoim dzieciństwie, bo zazwyczaj takie trudne momenty w dzieciństwie ukrywamy, a tu okazało się język, ale i też warsztat, którym operuje, przepięknie pokazała swoje dzieciństwo. Bardzo się cieszę, że są takie wspaniałe, młode osoby, twórcze, piszące, poszukujące. W ogóle jestem zachwycony za każdym razem, jak tu jestem w MDSM-ie. Myślę, że jestem już chyba na całe życie związany z tym miejscem, bo za każdym razem przeżywam tu jakieś wielkie emocje, pozytywne. Inny rodzaj emocji wzbudziła trzecia część sceny alternatywnej MDSM. W niszowym studio dźwięku zagrała wschodząca gwiazda oświęcimskiej estrady Weronika Bońska z zespołem Veroena. Hey ho here, what's a reverb? Is anybody in? Is anybody in? Hey ho there, hello strangers, we're on the top, it will all fall soon. Moja przygoda właściwie z muzyką zaczęła się w podstawówce, bo kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, chodziłam równocześnie do szkoły muzycznej i właściwie chodziłam wtedy, uczyłam się głównie na pianinie i tak naprawdę piosenki zaczęłam pisać właściwie w gimnazjum, wtedy zaczęłam też grać na gitarze. Czekamy na ultrasonik, Weronika Bońska, rewelacyjna jak zawsze, bezkonkurencyjna. Oczywiście, ja też tutaj potwierdzam koleżanki zdanie. Rewelacja. Super. Później na scenę wkroczył zespół Stare Dziady. Wychowała nas komuna, wychowała nas ulica. Lubiliśmy tanie wino i siedzenie po piwnicach. My jesteśmy duże dzieci, ułożeni, uśmiechnięci. A na co dzień tak naprawdę nie jesteśmy wcale święci. Następnie Ultrasonik. A na koniec zaśpiewał Dziki, który w tym roku skończył 70 lat. Mówią whisky to nie wszystko, można bez niej żyć, lecz nie wiedzą o tym ludzie, że najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być. Wszystkie kapele, które dzisiaj grały, a grały najlepsze zespoły oświęcimskie, sprawiły, że po raz kolejny MDSM, ogród, scena, podświetlony Pegas sprawiło, że osoby, goście, ale również organizatorzy poczuli się jak za dawnych, dobrych czasów.